Partnerem moich filmów jest firma Corsair, producent sprzętu gamingowego oraz podzespołów do waszego komputera. Trzeba być totalnie oderwanym od rzeczywistości, aby nie zauważyć, że wszystko wokół nas drożeje i ostatnimi czasy nawet na rynku gier możemy to oczywiście gołym okiem zobaczyć. I już na pewno przyzwyczailiście się, że taka gra, jak wychodzi i jest na przykład na najnowszą generację konsol, to nówka sztuka, premierowe wydanie potrafi kosztować ponad 300 zł. Oczywiście w zależności od tytułu, nie jedne będą tańsze, a drugie droższe i też w zależności od platformy, bo na przykład gry pc z reguły potrafią być po prostu w stosunku do tych konsolowych Tańsze. Jeżeli jesteście dorosłą osobą, która ma pracę i ma regularne zarobki z miesiąca na miesiąc, takie same, no to możecie sobie oszacować w teorii, oczywiście, gdybyście mogli całą wypłatę miesięczną przeznaczyć na gry, to ile takich gier byście kupili? Do końca roku 2022 na rękę w Polsce płaca minimalna wynosi około 2400 zł. Oczywiście netto, a brutto, to byśmy mieli ponad 3000, ale mówimy o tej realnej kwocie, którą moglibyśmy w teorii wydać całą na gry, co nam daje około 5% może nawet do 10 gier w zależności o kwocie, jakiej mówimy. Ale jeżeli mówimy o tej kwocie około 300, a nawet ponad 300 zł w dniu premiery, no to możemy sobie pozwolić, sami możecie sobie policzyć na ile gier. Ale czy zawsze tak było? Otóż nie. I tutaj z pomocą przychodzą za przykład nam gry na PSX, czyli PlayStation 1, gry, które mają ponad 20 lat i uwaga, w dniu premiery nie kosztowały jednej dziesiątej wypłaty. Na opakowaniu pac mamy jeszcze oryginalną metkę, oryginalną cenę właśnie w markecie, w którym było to kupione w centrum handlowym 189 zł. Na grze Smurfy mamy cenę 199 zł. Dobra, Bonkol, ale to przecież ta gra kosztuje 300 zł ponad, czy ogólnie gry na PlayStation 5, na Xboxy te najnowsze kosztują ponad 300 zł w dniu premiery. To... Tam kiedyś było taniej, niby taniej. Ale w 2000 roku minimalna krajowa wynosiła 700 złotych. Tak, moi drodzy, czyli mogliśmy kupić sobie tylko co najwyżej 3. Może cztery gry. Na dowód tego jeszcze możecie zobaczyć wyjątkowo zachowane, niesamowicie dobrze czytelne, jak na 22 lata. Paragony, które jak widzicie, są tutaj bezpośrednio, Tu jest ten ze Smurfów. I e, mamy tutaj z centrum handlowego w Bydgoszczy, moi drodzy. Dwa, 2000 rok kwota 199 zł i tutaj Pacmana, w którym to widnieje paragon, także z centrum handlowego w Bydgoszczy, chyba nawet ten sam. Gdzie mamy kwotę 189 zł, e, i jest to też 2000 rok. Ilość piraconych gier, gdzie zamiast 200 zł, mogliście za 20-30 zł z podlady u gościa e, kupić tłoczoną płytę, która nawet często miała nawet wytłoczoną jakąś grafikę i przypominała tą oryginalną, była zatrważająca. No i nie trudno się dziwić, że ludzie na potęgę przerabiali poprzez wlutowanie chipu, później to już oczywiście software'owo, ale także kupowali te na werbatimkach, które już pewnie po dziś nie pożółkły, przerobione wersje i oczywiście piraty na giełdach, w sklepach, gdzieś tam spod lady faktycznie można było kupić za 5, nawet 8, 10 razy taniej niż taka oto gra Oczywiście temat samego piractwa i dlaczego tak się działo i że to jest szkodliwe dla rynku tworzenia gier to oczywiście jest na całkowicie inną rozmowę, ale sam fakt, gdzie w Polsce mieliśmy taką sytuację i próbujemy po 22 latach rozkminić, dlaczego w Polsce tak piraciliśmy, dlaczego to było takie popularne, czy my byliśmy tak właśnie chciwi, nie po prostu nas nie było stać na tą zachodnią, a może nawet daleko wschodnią rozrywkę. No bo jeżeli mówimy tutaj o jakichś azjatyckich konsolach, no to faktycznie to było dla nas orientalne, coś nowego, coś czego jeszcze nawet nie rozumieliśmy. No to faktycznie mało kto sobie mógł pozwolić w Polsce na taki rarytas jakim była oryginalna konsola nie nieprzerobiona z oryginalną ilością gier i faktycznie to było bardzo drogie hobby i rozrywka. Teraz mamy łatwiej, bo nie do że mamy podzielony rynek na kontynenty, to jeszcze mamy stricte na przykład w Europie osobną cenę dla Polski, osobną dla Rosji, osobną dla Czech, osobną dla Niemiec. Jest to oczywiście w jakiś sposób regulowane. Już nie mówiąc o abonamentach gamingowych, gdzie w cenie powiedzmy kilkudziesięciu złotych na miesiąc mamy dostęp do kilkuset gier, co oczywiście też działa na plus. Ale taka mała dygresja odnośnie jak to kiedyś było. Napiszcie, co uważacie na ten temat. Napiszcie, czy u Was to piracenie oczywiście było widoczne na osiedlu, w mieście, a może jest, jesteście z takiej zupełnie prawilnej strony mocy tylko i wyłącznie oryginalne gry. No i chyba standardowo myślę, że każdy z nas miał jakiegoś znajomego, który zarówno miał gorzej, jak i lepiej, ale przynajmniej jednego mieliśmy, który miał kogoś z zagranicy w rodzinie i miał zawsze tą oryginalną konsolę Nintendo, albo Playaka nowszego, albo po prostu dużą kolekcję oryginalnych gier. Trzymajcie się, życzę wam wszystkiego dobrego. Dajcie łapkę, napiszcie komentarz, co uważacie na ten temat i do zobaczenia. Cześć.